Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Postanowiliśmy, że dzisiaj nagramy waszą ulubioną serię, czyli pytania bez tabu. Jesteśmy całą rodziną. Halo? Tak. Gdzie ty idziesz? Muszę zagadać. Trzymaj, oglądaj. Nie będziemy przedłużać, tylko po prostu zaczniemy. Pytań jest naprawdę sporo. Ja w ogóle mam jeszcze trochę pytań z twojego Q&A bez tabu, tam były super mocne, fajne pytania. Mocne. I na wszystkie nie odpowiedziałeś. Ale zacznijmy od takich trochę... Lajtowych. Czy byliście kiedyś na plaży nudystów, naturystów? Tak? Ja nie byłem. Ja byłam tutaj w Portugalii, na plaży nudystów i było super. Mam w ogóle zabawną historię, jeśli chodzi o tę plażę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale rok temu, jak był tutaj mój wyjazd panieński, to byłyśmy właśnie na tej plaży nudystów. No i nagrywałam odcinek wtedy. Oczywiście, wiecie, no nie nagrywałam ludzi i tak dalej, ale nagrałam trochę tam krajobrazu i zrobiłyśmy sobie takie zdjęcie z dziewczynami tyłem, na takim ładnym kocyku i no, nikogo nie było w tle. I słuchajcie, dodałam to zdjęcie na miniaturę filmu. I po pół godziny napisała do mnie jakaś dziewczyna na Instagramie: Ewa, usuń szybko sobie tę miniaturkę, bo będziesz miała problemy na YouTubie, tam w lewym rogu jest penis. No, i był. A ja potem to zdjęcie przybliżyłam. Faktycznie, tam był penis. No i szybko to usunęłam. Ogólnie, jeżeli chodzi o takie plaże, to ja nie mam problemu z nagością. Nagość jest czymś naturalnym, po prostu. Dokładnie, jak to są też miejsca dla ludzi, którzy czują się komfortowo. Nikt nikogo tam nie zmusza chodzić. Jeżeli kogoś, dla kogoś to byłoby takie niekomfortowe i czułby się źle, no to może wybrać normalne plaże. My nawet tutaj na plażach często po prostu zdejmujemy sobie górę od bikini, żeby się ładnie opalić. I też to jest tutaj zupełnie normalne. Bardzo dużo dziewczyn tak robi. I nikt na nikogo nie patrzy z jakimś takim, wiecie, zniesmaczeniem i tak dalej. Wiecie, to też naprawdę dużo zależy od miejsca. Nigdy bym tego nie zrobiła na jakiejś, nie wiem, basenie publicznym w Warszawie. No. Albo coś takiego. Ale jak jestem tutaj i widzę, że jakby to jest tutaj okej, albo jak jesteśmy w swoim gronie na przykład tylko, no to my nie widzimy w tym nic złego. Ale to byś pewnie poszedł na taką plażę, czy nie? Bez problemu. Bez problemu, no. My w ogóle nie mamy czegoś takiego, nie mamy po prostu problemów z... Nagością. Jak Yuri patrzy na twoje przyjaciółki, które są w negliżu i czy tobie to nie przeszkadza? Tobie czy mi? Mi nie przeszkadza. Słuchajcie, my jesteśmy bardzo szczerzy wszyscy wobec siebie. Jeżeli ktokolwiek czułby się z tym źle, to po prostu byśmy sobie o tym powiedzieli. Zresztą, jak byliśmy pierwszego dnia tutaj na basenie i Paulina chciała zdjąć stanik, żeby się opalać, to się zapytała nie chłopaków, tylko nas, dziewczyny, czy macie coś przeciwko, żebym ja opalała się bez stanika, bo są tu wasi faceci. I my jej powiedzieliśmy nie, absolutnie. Może też nasze podejście wynika z tego, że jednak wszystkie przez wiele lat tańczyłyśmy i po prostu i ty też jesteś tancerzem i wiesz, jak to było w szatach. No, no, każdy się przy sobie przebierał i to dla nikogo nie było jakieś super krępujące. To jest tylko ciało tak naprawdę i każdy z nas ma takie samo ciało i no, jakby różni się tylko to wielkością. Dokładnie. A tak naprawdę to jest, tak zostaliśmy stworzeni, tak się urodziliśmy. Wiecie, nikt tu też na siebie nie patrzy z jakimś, ja nie wiem, jak nawet my się opalamy tutaj bez góry od bikini, to ani Piotrek Pauliny, ani Yuri na Paulinę, ani Piotrek na mnie nie patrzy się, kurde, nie wiem, ooo, cycki, tak? Tylko, no, po prostu no, mamy z tym luz jakby i ani ja nie mam problemu z tym, że tak chodzimy, ani nie wiem, no po prostu też może dlatego, że długo się znamy i gdzieś tam teraz nawet jak żyjemy w jednym domu, tak? No to... No. No nie wiem, na przykład przedwczoraj poszłyśmy z Pauliną prać. Mamy pralkę na zewnątrz w domu i pod pralką się zorientowałyśmy, że chcemy jeszcze uprać rzeczy, które mamy na sobie, więc wracałyśmy nago, zasłonięte reklamówką z pralki tutaj do domu, jakby... To jest też, no, nie wiem, no, nie wiem, no my mamy taką ekipę, że po prostu no, nie wstydzimy się tej... No nie wstydzimy się i tak jak mówię, też wydaje mi się, że... Tak samo moglibyśmy pójść na plażę nudystu, no i to jest to samo wszystko, jakby... No nie ma z tym w ogóle nikt problemu i nie patrzymy się na siebie jako na obiekty seksualne. Dokładnie, po prostu. Też właśnie wydaje mi się w sumie, że to przez to, że wszyscy w tej ekipie tańczyli, oprócz Piotrka, Piotrek no. Przeszedł po prostu. Tak, no jak tańczyłem, też było wiele razy, że jakieś no, były pokazy, to kurde, wszyscy jak się koło siebie przebierali. Wszyscy przebierali, staniki latały, no. Majtki też nieraz wyszło było zmienić i nikt tam się nie patrzył, że ktoś no. Widzi, tak? Nie. Więc może też dlatego mamy takie podejście. To pytanie do mnie, jak się aktualnie czujesz w swoim ciele po ciąży? Dobrze się czuję w swoim ciele po ciąży. Na pewno dużo mi dało to, że chodziłam teraz cały czas na siłownię i wróciłam do aktywności fizycznej, bo to zawsze nawet, wiecie,
psychicznie po prostu daje ci takie poczucie. To jest syka. No, że po prostu czujemy się lepiej w swoim ciele. Przynajmniej ja tak mam, że jak jestem aktywna fizycznie, to czuję się lepiej w swoim ciele. Wiadomo, moje. Łyk na kawusie. No, tobie by się chyba przydał taki łyk, co? Śpiączku nasz. Śpiący jesteś, tak? Dzień dzisiaj jest w ogóle od rana taki zespany, prawda? Taka pogoda. Chyba taka pogoda. No, dzisiaj nie mamy pogody. Czuję się okej, bo o moje ciało bardzo dbam, ale wiadomo, ono się zmieniło i przeszkadza mi trochę ta fałda. Mam bliznę bardzo nisko, więc tak naprawdę samą bliznę widać mi tylko, jak jestem po prostu nago. Natomiast mam jeszcze fałdę tą nad blizną, to dosyć sporą i ona jest widoczna i to mnie trochę wkurza. Ale wiecie, no to są takie rzeczy, na które się nastawiłam, że będę musiała zaakceptować i chyba też wydaje mi się, jakoś jestem bardziej łaskawa dla siebie i dla swojego ciała po tym porodzie i może nie jestem aż tak krytyczna i aż tak wiele od siebie nie wymagam i staram się, żeby wszystko było super i staram się zdrowy tryb życia prowadzić, zdrowo się odżywiać, mieć aktywność fizyczną i tak dalej. Ale wiem, że pewnie zanim wrócę do takiego swojego ciała, jak miałam przed ciążą, no to minie trochę czasu i cieszę się, że jednak całe życie uprawiałam sport, bo bardzo szybko moim zdaniem wróciłam do tej formy. Nie jest to może forma sprzed ciąży, ale nie brakuje mi jakoś do tego dużo. Zresztą, tak jak wam kiedyś powiedziałam, ja już kiedyś bardzo przytyłam i schudłam. Miałam dużo problemów takich hormonalnych i bardzo dużo przytyłam, jak poznaliście mnie na YouTubie. To było najwięcej w mojej całej historii. Tyle w ogóle ważyłam. Nigdy wcześniej tyle nie ważyłam. Czy ty... Założyłem, że mam grób po zapciami. Ale zanim jeszcze mnie poznaliście, no to też byłam bardzo wysportowana, wyrzeźbiona i tak dalej, bardziej niż teraz. Więc po prostu akceptuję, nie jest idealnie, ale akceptuję swoje ciało i dobrze się w nim czuję. Czy często prosi twoją mamę o pomoc przy Edku? My moją mamę może poprosiliśmy 2 razy w życiu o pomoc przy Edku. Ogólnie rzadko kogokolwiek prosimy o pomoc przy Edku. Cześć. To mowa, wiesz? Dajemy radę razem, ale pomaga nam czasami twoja mama teraz, czy przed naszym wyjazdem na przykład była twoja mama z nim. No. Asia nam bardzo dużo pomaga. Tak, ciocia Asia pomaga, tak? No i wujek Piotrek tutaj też sporo pomaga i ciocia Paulina, ale wiecie, raczej u nas nie ma czegoś takiego, że nie wiem, zostawiamy Edka na cały dzień i coś tam robimy, albo że na noc czy coś, no to nie. Ciocia Biga czasami pomaga. No, tak? Ciocia Biga też bardzo pomaga. Ale tak to my się nimi zajmujemy sami. Czy macie takie chwile, że macie dość bycia rodzicami i kończy wam się cierpliwość? Ja miałem tak kilka razy. Ale to mi się tak kończyła ta cierpliwość na pół godziny i później już wracałem normalnie. Musiałem sobie, wiecie, odetchnąć. Czasami jest tak po prostu, że człowiek ma dosyć i wydaje mi się, że to jest naturalne. Ale no nie wyobrażam sobie tego życia bez niego, więc to jest tak, że niby masz dosyć, ale pobędziesz sobie te 15-20 minut sam i później nagle mówisz, o kurde, ale chcę już do tego dziecka. Zanim tęsknimy na przykład nawet czasami, jak on długo śpi, a my wstaniemy wcześniej, nie? No. Ja nie mam raczej czegoś takiego, że tracę cierpliwość, że muszę tam już dosyć i tak dalej. Czasami mam tak, że jestem zła, bo brakuje mi doby. I czuję takie po prostu przebodźcowanie swoim własnym życiem, że za dużo chcę zrobić, mam na to za mało czasu, za dużo się dzieje, nie chcę robić innych rzeczy kosztem czasu z Edziem, więc bardziej w takim kontekście jakby mam coś takiego, że taka po prostu czasami czuję się zmęczona, ale nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby jakoś tak stracić do niego cierpliwość. No jest grzeczny bardzo też. Jest grzeczny, nie? Spokojny jest. Jeszcze możecie zauważyć. A teraz to jest śpiący. Ale nie chciał iść na drzemkę, tak czasami po prostu marzę. Toczy walkę sam ze sobą, tak? Jestem śpiący, ale nie pójdę. Chcę być z rodzicami i już, tak? Czy biust po ciąży bez karmienia piersią też staje się bardziej obwisły? No, zmienia się bardzo, bo to nawet, wiecie, już abstrahując od karmienia piersią, w ciąży po prostu mi biust bardzo urósł. Ja w ciąży miałam ogromny biust. Naprawdę bardzo, bardzo duży. Ja nigdy nie miałam tak dużego biustu jak w ciąży. On był wielki, a teraz mam mniejszy niż miałam przedtem.
A i tak nie miałam zbyt dużego. Czyli po prostu wsiąkł razem z mlekiem. Dokładnie. Także na pewno mój biust się teraz zmienił. Jak miałabym teraz wybrać jakąś taką jedną część ciała, którą u siebie najmniej lubię, to właśnie byłby biust. No bo faktycznie no, zmienił się, już nie jest taki jak był. I ja nie mam problemu z wielkością, bo mi się nie podobają duże piersi u mnie. Uważam, że do mnie duży biust nie pasuje, ja się w takim dużym biuście źle czuję, ale jednak wolałam ten mój mały sprzed ciąży niż ten mały, który mam teraz. Czy mieliście współpracę, z których obecnie nie korzystacie? Pewnie i to bardzo dużo, bo chyba wy też nie korzystacie przez całe życie z tych samych rzeczy. To jest zupełnie normalne. Czasem tak się jak... różne rzeczy zmieniają, tak? No pewnie. Nawet jeśli jest coś takiego, że polecałeś jakiś produkt, i korzystałeś z tego produktu, byłeś z niego zadowolony, ale po czasie na przykład, nie wiem, otrzymałeś produkt, który jest półkę wyżej i albo kupiłeś sobie produkt, który jest półkę wyżej, no i jakby rezygnujesz z tego poprzedniego, ponieważ podoba ci się ten produkt, który kupiłeś albo dostałeś, który jest lepszy, wydajniejszy, lepiej się z niego korzysta. Ale nie wiem, zmieniać się styl na przykład, nie wiem, ja zrobiłam swoją kolekcję torebek na przykład, a teraz bym zrobiła już zupełnie inną. Nawet patrząc po moich pierwszych kolekcjach Moody, teraz już robimy zupełnie inne rzeczy. Tak samo, nie wiem, no nie używam jednego kremu do twarzy, tylko używam różnych kremów do twarzy. Wiecie co, właściwie my mamy zazwyczaj takie dosyć stałe współprace, przynajmniej ja, więc jak podejmuję się jakichś nowych, to ja zawsze bardzo mocno selekcjonuję współpracę. Uwierzcie mi, że gdybym chciała, reklamowałabym wszystko i zarabiałabym dwa razy więcej. Ja bardzo dużo współpracę odrzucam. Ja nawet o wielu propozycjach nie wiem, bo moja menedżerka po prostu wie, że ja takiej propozycji bym na przykład nie przyjęła. Bo nie wiem, na przykład tu silnie pisze do mnie marka, która ma produkty na przykład na celulit. Ja nie mam celulitu i okej, co z tego, że dostałam za to dużo kasy, jak no ja tego nie używam, więc ja jestem bardzo uczciwa wobec swoich obserwatorów i wobec swoich odbiorców i wiem, że moi obserwatorzy też to widzą i to doceniają, że nie reklamuję wszystkiego jak leci. Piszą do mnie też często jakieś marki odzieżowe, ale to są absolutnie rzeczy, których ja bym nie założyła, bo to w ogóle nie jest zgodne i spójne z moim stylem. Teraz zrobiłam współpracę pomadek matowych, ale nie wykluczone, że ja za rok nie będę już ich używać, bo będę bardziej lubiła używać błyszczyków. Wiecie, o co mi chodzi, że jakby no, na pewno są takie rzeczy, które kiedyś reklamowaliśmy, a teraz nie używamy, bo nie używamy po prostu przez całe życie tych samych rzeczy. Tak samo jak ja powiedziałem w swoim filmie, że reklamowałem płacenie kartą, ale nie jestem za tym, żeby zlikwidować gotówkę, więc wiecie, no to też na takie też same nie można tak zero-jedynkowo po prostu na to wszystko patrzeć. Maszynkę Brauna, którą reklamowałem ostatnio, mam ze sobą nawet tutaj na wyjeździe, bo jej używam, bo jest super. Ja na przykład mam tutaj ze sobą depilator Philipsa, który uwielbiam i używam go i depiluję sobie nim nogi, odkąd pierwszy raz go dostałam do ręki i dla mnie on jest świetny. Też jakby nie pokazujemy może tego, bo ja nie wrzucam, że to robię, no robię to. Myślę, że my jesteśmy naprawdę bardzo... Jezu, ale to mówię, są takie irytujące. No. Wracając, myślę, że jesteśmy naprawdę bardzo uczciwi, jeżeli chodzi o podejmowanie współprac i nie bierzemy wszystkich po kolei, jak leci, tylko żeby zarobić. Och Boże, moja rączka, chcesz do mnie przyjść? Tak? O Jezu, chodź. Edzio poszedł na drzemkę, a my będziemy kontynuować. A, czekaj, muszę ten... Walczył ze sobą od rana. Tak. Czy nie uważacie, że zarabianie na dziecku jest po prostu słabe? Zacznijmy od tego, że stajemy naprawdę mnóstwo jakby... propozycji współpracy dzieciowych. Tak, żeby Edzie był twarzą. Nigdy na to nie zgodziliśmy, nigdy. Dokładnie. Dlatego, że nie wiem, ja tu mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony niby w tym nie ma nic złego i dzieci, wiesz, są na billboardach i biorą udział w kampaniach reklamowych, tak? Ale zwróćcie uwagę na to, że my tak, nie nagraliśmy porodu. Nie nagraliśmy, nie wiem, totalnie uważam, że nie wyciskaliśmy jak cytrynę kontentu mojej ciąży i porodu Edzia, czy nie wiem, znajomi poznają Edzia. Mogliśmy naprawdę zarobić na tym o wiele, wiele, wiele więcej niż zarobiliśmy, a nagrywanie vlogów jest naszą pracą, więc jakby nie zmienimy teraz pracy, bo urodziło nam się dziecko. Sam kontent tego, że urodził się wcześniej, mogliśmy wykorzystywać na miliony sposobów, tak. A nie wiem, czy tak samo, wiecie, nie mam absolutnie nic do nagrywania porodu, żeby nie było. To jest każdego indywidualna sprawa, ja już to u siebie tłumaczyłam. My nagrywamy nasze życie. A ogromną częścią naszego życia stał się syn. Pochłonął całe nasze życie. Dokładnie. Ale nie mam poczucia, broń Boże, że ja na nim zarabiam, bo ani moje dziecko nie jest twarzą żadnych marek. Nawet jak mam współpracę z jedną marką kosmetyczną, na żadnym zdjęciu nie ma twarzy Edzia. Nie będzie. Ja nie wiem, nie pokazuję go w jakichś sytuacjach, w których on by nie chciał być pokazany. Ja zawsze myślę najpierw o nim, a potem o tym, czy to wrzucić. Najpierw zawsze zadaję sobie pytanie, czy on by chciał kiedyś zobaczyć to w internecie. Nigdy nie będę pokazywała go w sytuacjach, które mogłyby być dla niego krępujące.
A wiecie, wielokrotnie mam jakiś materiał, który jest na przykład super śmieszny, bo on coś zrobił i to jest zabawne i byłoby fajne, ale nie dodamy tego, to jest dla nas po prostu. Więc ja w ogóle nie mam takiego poczucia, że my zarabiamy na dziecku. Wiadomo, dużo jest tytułów, w których pojawi się słowo edzio, ale pamiętajcie o tym, że tytuł nie świadczy zawsze o całym filmie. Jednak te tytuły, które my dodajemy, one muszą być chwytliwe i one muszą zachęcić widza do tego, żeby obejrzeć. Potem to ma naprawdę ogromny wpływ, jak pójdzie nam film. Tytuł jest kluczowy. Więc my nie możemy też dawać ciągle tytułów, wiecie, nasz zwykły dzień na przykład. Więc czasami też te tytuły, nie masz co sugerować tylko tytułem naszego filmu i nie można oceniać z filmów tylko po tytule, tylko trzeba je obejrzeć. Nie uważam, że my wykorzystujemy nasze dziecko do tego, żeby zarabiać pieniądze. Cały czas pracujemy i robimy to samo, co robiliśmy. Pamiętajcie o tym, że my też oprócz tego, że nagrywamy vlogi, realizujemy współpracę z markami. Mam Moody, gdzie Jury też jest bardzo zaangażowany w prowadzenie firmy. Zresztą i ty, i Marcin, mąż Ewy, nam bardzo, jakby tutaj jesteście bardzo zaangażowani we wszystko. Więc w ogóle nie mam takiego poczucia, że zarabiam na swoim dziecku. Nasze dziecko jest po prostu częścią naszego życia, a nasze życie pokazujemy w internecie, dzielimy się naszym życiem, więc... Dokładnie. To jest nasza rodzina, tak? No po prostu my jesteśmy rodziną, a my pokazujemy naszą rodzinę w internecie, więc to jest naturalna kolej rzeczy, jeśli chodzi o naszą pracę. Czy planujesz oddać Edzia do żłobka? Nie, do żłobka nie. Nie planujemy, nie to, że mamy coś do żłobków, po prostu nie widzimy na to takiej, aż takiej potrzeby, żeby to zrobić. Myślę, że bardziej pójdziemy w kierunku zatrudnienia pani do pomocy przy Edziu, dorywczo, tak jak na przykład mamy jakiś dzień zdjęciowy, albo mamy bardzo dużo współprac do zrealizowania, czy zajmujemy się naszą firmą, no to wtedy czasami bywa ciężko, jak bywa u nas ciężko, jak potrzebujemy być razem. No jednak teraz też będziemy rozwijać kolejną firmę, w którą tworzymy w 100% razem i czasami po prostu potrzebujemy pojechać gdzieś we dwójkę, a też nie chcemy go po prostu aż tak ciągać ze sobą, nie? Szczególnie teraz on już jest trochę starszy i wiecie, jak jeszcze był młodszy, no to sobie spał i miał tak naprawdę to gdzieś, gdzie on jest. A teraz jednak już jest bardziej takim bobasem dorosłym, jak my to mówimy. I też nie chcemy po prostu zabierać mu fajnego dnia podczas tego, że my musimy pracować. No. Ale myślę, że to nie jest na tyle częste u nas i nadal na tyle potrafimy my sobie zorganizować pracę. My też bardzo dużo robimy, jak on śpi. I wieczory zawsze są u nas pracujące, bo też nie chcemy po prostu tracić tego czasu z nim na podczas pracy. Wieczorem montujemy, ogarniamy, pisujemy maile jakieś, jak już mam coś pisać. Tak. Czy Edzio prawidłowo się rozwija i czy to kontrolujecie? Czy z perspektywy czasu macie dużo problemów, bo Edzio jest wcześniakiem? U ciebie też było sporo takich pytań. Nie, po prostu on wstaje, my to zostawiamy go i jakoś się rozwija. Nie, no my jesteśmy podstawą kontrolą jedzie neonatologa, do którego regularnie chodzimy. Robimy dziewięć regularne wyniki badań. Neurologopeda, fizjoterapeuta. Naprawdę Edzio jest podstawą kontrolą lekarzy. Mnóstwo lekarzy. Mnóstwo lekarzy, no. I Edzio rozwija się prawidłowo. Często... Znaczy, jest w ogóle tak, nie widać, że wy coś na przykład pytacie mnie, a dlaczego nie? A czy Edzio już coś tam robi? Po prostu wiecie, po pierwsze my też tak nie pokazujemy wszystkiego, co on robi, a po drugie no my ufamy też lekarzom i lekarze to kontrolują, więc my jesteśmy spokojni. My też sprawdzamy regularnie, wiecie, co dziecko w danym miesiącu powinno robić. Jeżeli cokolwiek widzimy, że na przykład wydaje nam się, że Edzio już powinna nie robi, to w sekundę to kontrolujemy. Zresztą cały czas pojawiają się komentarze typu: a bo moje dziecko już w tym wieku to robiło. Tylko nie bierzecie pod uwagę jednego, że Edzio jest wcześniakiem, więc trzeba mu odejmować ten miesiąc, półtora miesiąca, czasami dwa miesiące. Miesiące to różnie bywa, I on po prostu robi to wszystko ostatnio, jakby z opóźnieniem. Napisałam ostatnio takiej dziewczynie, która napisała mi komentarz pod zdjęciem w ogóle jakimś moim, napisała mi komentarz: moje dziecko już w wieku 7 miesięcy to siadało. A ja jej napisałam tak, że na jej profil anatomia napisałam tak: mama Amelki, mama tam kogoś, wiesz, mama czwórki dzieci. I napisałam jej: słuchaj, masz czwórkę swoich dzieci, nie widzę problemu, zajmij się swoimi dziećmi, cudze zostaw w spokoju. Nie czaję tego totalnie, jak można po prostu, wiecie, wchodzić na czyjś profil i porównywać dzieci. Dzieci są różne. Juri zaczął chodzić w wieku ile? 8 miesięcy przy a ja w wieku 13. I to jest okej, okay, i to jest okej. Okay. Ja zaczęłam pierwsze słowa w wieku 8. Ale ja zaczęłam mówić w wieku 3 lat. Dokładnie, więc naprawdę dzieci są różne. I to wcale nie oznaczało, że jestem niedorozwinięty. Edzio rozwija się prawidłowo, jest pod kontrolą lekarzy.
fizjoterapeutkę, ma swoją panią, która do niego przychodzi. Teraz przestała do nas przychodzić na jakiś czas, po prostu powiedziała, że nie widzi na razie sensu, żeby przychodziła, ale umówiliśmy się od razu po powrocie, chociaż on tutaj się mega dużo nowych rzeczy nauczył. Ale nadal Edzio ma 7 miesięcy, ale korygowany 5. Myślę, że dla jego rozwojowo to jest 6 około. Mi się tak wydaje. No. I tak też mówią nam lekarze, że ten po prostu miesiąc trzeba mu odjąć, bo pamiętajcie o tym, że jak dziecko się urodzi za wcześnie, to jakby nie znaczy, że ja zaszłam w ciążę wcześniej, więc on nie ma tyle tak naprawdę, ile się urodził tak urodzeniowo, no tylko trzeba mu po prostu odjąć ten czas. Co prawda ta różnica się zaciera i mniej więcej do drugiego roku życia ta różnica powinna się już w 100% zatrzeć. Natomiast nie ma co w ogóle, słuchajcie, porównywać, bo każde dziecko jest inne i przez takie głupie gadanie głupich bab, sorry, ale tak uważam, po prostu inne mamy mogą naprawdę mieć jakieś kompleksy, że robią coś nie tak, że coś jest nie tak z ich dzieckiem i tak dalej. I każdy się zajmie swoimi dziećmi, szczególnie jak się ma czwórkę, to ja podziwiam tę kobietę, że ma czwórkę, gdzie się ona ma czas. Jeszcze pisać się u kogoś. Jeszcze pisać w komentarze, nie? Jak sobie radzimy właśnie z tym, że cały czas ktoś komentuje Edzia? Ostatnio, słuchajcie, napisała do mnie jedna z moich obserwatorek i to mi się tak spodobało, co mi napisała, bo napisała mi tak po tym, jak dodałam zdjęcie Edzia z plaży i oczywiście specjaliści od przepukliny się odezwali na Instagramie. I to już, no Ewa, wam żaden lekarz nie powiedział. I potem ja to wrzuciłam i napisałam, żeby się nikt nie martwił, pępek mojego syna, bo naprawdę jestem pod kontrolą lekarzy i wszystko jest git. I napisała do mnie taka dziewczyna: Ewa, to tak jakbyś miała 160 tysięcy wrednych teściowych. Ale nawet często moje obserwatorki piszą do mnie, że rodzina właśnie też tak zwraca uwagę. Wiesz, my na przykład czegoś takiego w ogóle nie mamy w rodzinie, bo ani twoja mama, ani moja mama nigdy by się w nic nie wtrąciła i tak dalej. Także mamy super pod tym względem, że nikt niczego nie komentuje i wiesz. No i jest luz, ale faktycznie te komentarze są. Szczerze, mam to już gdzieś. Nawet czasami po prostu to olewam, bo... Ja się od samego początku tym nie przejmowałem, Ewa też ja się przejmowałam na początku, ale teraz już się tym w ogóle nie przejmuję, bo... To jest problem tych ludzi, że oni to piszą. Nikt tak dobrze swojego dziecka nie zna jak ty. I tak naprawdę to są tylko domysły ludzi. Ludzie się mogą tylko domyślać, dopowiadają sobie jakieś głupoty. Myślę, że to też przez to, że jest wcześniakiem. Ale wiecie, jeżeli ja idę do lekarzy i lekarz do mnie mówi, że po naszym dziecku w ogóle nawet nie widać, żeby ono było wcześniakiem, ja mu robię badania, które są świetne i tak dalej, no to że ktoś mi napisze: Ewa, a dlaczego on jeszcze nie siedzi, no to no jakby, wiecie, bez presji. Usiądzie, kiedy będzie chciał. Dokładnie, nie można tutaj przyspieszać pewnych rzeczy i to jest problem tych ludzi moim zdaniem, a nie mój, że oni mają potrzebę zwracania uwagi, potrzebę pisania i potrzebę zajmowania się cudzym życiem, cudzym dzieckiem. Wiadomo, że my pokazujemy, więc się na to narażamy. Aczkolwiek uważam, że to, że ja pokazuję moje życie, to nie upoważnia ludzi do tego na przykład, żeby być wobec mnie nie fair. Ale no to już jest każdego sumienie i każdego życie. Każdy ma prawo w wolnym czasie robić to, co lubi. Jak ktoś lubi komentować inne dzieci, no to nic z tym nie zrobimy i po prostu musimy to olać. Tak? To jest właśnie jeden z tych takich czarnych punktów naszej pracy. Dlaczego bierzemy drugi ślub? Słuchajcie, bierzemy drugi ślub, ponieważ taką decyzję podjęliśmy już naprawdę jakiś czas temu. Z uwagi na to, że nasze życie i to, co mamy w głowie, od naszego ślubu się bardzo zmieniło. Przede wszystkim myślę, to ty poukładałeś sobie wiele rzeczy w głowie, ale ja razem z tobą też uważam, że dojrzeliśmy i bardzo się zmieniliśmy. I tak jak na tamten moment ten dzień dla nas był super, tak teraz z perspektywy czasu wolelibyśmy go przeżyć zupełnie inaczej. Też z mniejszą ilością osób. W taki sposób, jaki teraz jest dla nas po prostu super. O tak. Po prostu. My się bardzo kochamy i my chcemy nasz ślub wspominać jako najpiękniejszy dzień naszego życia. W tym momencie to nie był dla nas najpiękniejszy dzień w naszym życiu, więc chcielibyśmy zrobić go jeszcze raz, tak żeby ten drugi ślub zapadł w naszą pamięć i jak będziemy o tym myśleć i będziemy to wspominać, to dla nas po prostu będzie takie wow. Plus fajnie, że będzie Edzio. Dokładnie, plus super, że będzie Edzio. I to nie jest decyzja podjęta tydzień temu, tylko my już o tym wcześniej rozmawialiśmy. To tak samo jak ktoś napisał, że ten, że Lewandowscy wzięli i ja w ogóle się zainspirowałem. No ale nawet jakbyś się zainspirował. To ale ja kupiłem pierścionek i akurat było wesele Lewandowskich. Nie ma w tym nic złego, nawet jeśli bym się zainspirował kimś, bo... To nie jest nic złego. To jest piękne przeżywanie pięknego momentu, aktualizacja miłości, celebrowanie miłości, celebrowanie tego, że się kochamy, więc w tym nie ma ani grama niczego złego.
Ja też sobie tak luźno rzuciłam, jak już ustaliliśmy, że chcemy wziąć drugi ślub, zupełnie inny niż tamten. W planie najbliższych, bez takiej wielkiej imprezy, tylko chcemy po prostu bardziej celebrować miłość, a nie... Pięknie spędzić ze sobą czas, z przyjaciółmi, ze sobą nawzajem i odnowić naszą przysięgę ślubną. To ja powiedziałam wtedy, że jak chcemy drugi ślub, to musisz mi się oświadczyć. Pół żartem, pół serio. Wiadomo, chciałam, żebyś drugi raz mi oświadczył, ale nie było to takie, że musisz się oświadczyć, tylko tak sobie przebąknęłam. No ale nie spodziewałam się, że zrobisz to teraz i tutaj. No. Totalnie. No, ale w każdym razie, tak, bierzemy drugi ślub i właśnie dlatego, że po prostu chcemy przeżyć to teraz inaczej. Po prostu my się zmieniliśmy od tamtego czasu i chcemy, wspominając nasz ślub, mieć naprawdę super wspomnienie. Na tamten moment dla nas to było super. I na tamten moment wtedy ten ślub był idealny i nam się bardzo podobało i w ogóle było rewelacyjnie, ale z perspektywy teraz czasu i patrząc na to przez pryzmat osób, którymi jesteśmy tu i teraz, to chcielibyśmy to po prostu przeżyć jeszcze raz. Dokładnie tak. Na pewno chcemy zrobić to za granicą, na pewno chcemy zrobić to w jakimś takim magicznym miejscu. Nawet mamy takie miejsce już jedno. Dwa mamy pod uwagę. Dwa, no. Dwa i zobaczymy, które wybierzemy. A kiedy będzie ślub? To sami jeszcze nie wiem. Nie wiem, musimy o tym pomyśleć, porozmawiać, wybrać jakiś taki moment, który będzie dla nas na spokojnie. Też chcemy, żeby Edzio już kumał. Żeby chodził. Żeby chodził, no na pewno. Żeby też pamiętał, to super jest dla niego. No. Nie, to nie będzie ślub kościelny, jakby co, nie zmieniliśmy swojego stanowiska, my do kościoła nie chodzimy. Nie uznajemy tej instytucji, także absolutnie nie chcemy tam brać ślubu, nie czujemy w ogóle takiej potrzeby, więc nie. Jest coś takiego jak ślub humanistyczny. To będzie ślub humanistyczny. Dokładnie. Którego prawdopodobnie udzieli nam bliska nam osoba. Tak jest. Mam nawet jedną na oku. Ja wiem chyba, którą. Którą? Ja też tak myślałem. No, o tej samej osobie pomyśleliśmy, także to jest przeznaczenie. Moi drodzy, dzięki. Życzymy wam cudownego dnia. Mamy nadzieję, że takie Q&A wam się podobało. A my... Takie bardzo, moim zdaniem, takie spokojne to Q&A i takie... Nie wiem, ja mam cały czas takie oczy, by mi razi po prostu to światło. Strasznie mocne jest dzisiaj. Ale mówię, że takie spokojne i takie poważne, bym powiedział. Tak? Uważasz? No, dajcie znać, co wy myślicie, czy takie spokojne i poważne. No, uważam, że takie jedno z takich lepszych Q&A, które mieliśmy. Bez tabu pytań. Dobra, dzięki. Dobra, cześć, do zobaczenia. Pa! Zobacz.